A nie, ja już jestem gotowy. Pas zapięty, pan Olgierd wchodzi dynamicznie. Kawka, jeden łyk. Panie Olgierdzie. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że pana widzę. Dzień dobry. Ale fajna wiosna. Prawda? Pan mi tutaj będzie przemycał wiosnę. Ja chciałem przemycić ciemność, ale wczoraj zerknąłem, o czym z panem rozmawiają dziennikarze i każdy zaczyna wywiad od ciemność, widzę ciemność. Czy pan widzi ciemność? Nie, ja widzę jasność. Ja widzę jasność, ponieważ wiosna chce przekuć ideały Unii Europejskiej na takie, które są blisko kobiety, na przykład, żeby była ogólnoeuropejska karta praw kobiet, żeby była jakby jednolita polityka obronna, żeby się wszyscy zaopatrywali w te same mniej więcej helikoptery i tak dalej, żeby wizy były na tych samych prawach, co mają Niemcy i tak dalej, żebyśmy sobie mogli jako pełnoprawni Europejczycy pojechać bez wizy do Stanów Zjednoczonych. A to wszystko jest poważnie zagrożone, panie Olgierdzie, panie kandydacie? Co ma być zagrożone? No właśnie to są ideały, to są te światełka, które są z przodu, które mówią o nowym rodzaju spójności, że nie tylko drogi infrastruktura, która jest konieczna do robienia interesów, jasne, ale żeby ludzie się bardziej czuli obywatele, a ja właśnie reprezentuję taką fundację My Obywatele Unii Europejskiej, no, że standardy życia są podobne, że kobiety są chronione przed przemocą, że jest cały pakiet spraw związanych z ich prawami wynikającymi z ich chociażby biologii. My, obywatele Unii Europejskiej. Pańska fundacja, pan jest fundatorem. Tak. Kiedy pojawił się w pana głowie pomysł, żeby tę fundację założyć? Siedział pan przed telewizorem, oglądał obrady Sejmu? Nie, ja siedziałem w Belwederze. I była dyskusja o teatrze, a tu raptem kolega mówi, że Unii Europejskiej udało się to, co nie udało się Adolfowi Hitlerowi. Zmartwiałem. I że Niemcy dla siebie wybudowali autostrady, bo chcą nas w stroju świętego Franciszka zaanektować pokojowo. I Łukaszewicz wtedy wstał i powiedział dość. Tak, wstałem. I to jest na YouTubie. To można zobaczyć. 20 września 17 roku Belweder, dyskusja o teatrze. I byłem jeden jedyny, który się sprzeciwił takiej interpretacji rzeczywistości. Nawet oberwałem od jakiegoś naukowca tam z uniwersytetu. Panie Olgierdzie, ta Unia już nie jest taka. No, problem jest z tym, że PiS chciałby chrystianizować Unię. Mhm. I o tym bardzo szeroko pisze w swojej książce Krzysztof Szczerski, minister w kancelarii prezydenta, że mamy za mało poczucia apostolstwa. Tak, że cała Europa czeka na ojczyznę świętego Jana Pawła II i że trzeba wprowadzić paszporty katolickie. Tak, ciekawe. Naprawdę tak pisze Krzysztof Szczerski? Tak, strona 226 w tej swojej książce. Kryzys integracji, utopia europejska i polska inicjatywa naprawy. No właśnie, ale wiosna proponuje konkretne cele, przynajmniej marzenia. Mhm. Takie, które można zrealizować albo nie. No. I to jest to, co grzeje po prostu młodych ludzi. Przestańcie się kłócić, czy chrześcijańska, czy niechrześcijańska, bądźcie bliżej człowieka. No bo chyba to, że jestem chrześcijaninem, nie wyklucza mnie z grona wyborców wiosny. A ja bynajmniej nie. Ja na przykład cenię dorobek Jana Pawła II jako mojego mentora, żeby być w pełni człowiekiem. Ja nie chcę pozwolić, żeby w tej całej historii, która teraz osłoniła, że to, co chował za plecami, żeby go absolutnie przekreśliło. Ja naprawdę uważam na przykład jego przemówienia, teksty o tym, czym jest wolność. On się sprzeciwiał dyktaturze proletariatu. Jak to jest podobne do dzisiejszej sytuacji? Panie Olgierdzie, kto do kogo przyszedł? Wiosna do pana, bo wiosna do wszystkich w zasadzie przyszła. Czy pan do wiosny? Pani marszałek Wanda Nowicka, która pomagała mi kiedyś, aby najstarsza matka w Polsce, aktorka, którą rodziła w wieku prawie 60 lat bliźniaki, żeby dostała chociaż 500 zł. I w Sejmie walczyliśmy z panią premier, żeby te zostały mi pieniążki przyznane. Nie udało nam się, ale wtedy zobaczyliśmy, że mamy... Dobrze wam się współpracuje. Ale Wanda Nowicka też kandyduje. Tak, Wanda Nowicka jest na pierwszym miejscu i moim zadaniem 10 miejsca jest wspierać Wandy Nowicka. Ale no, panie Olgierdzie, myśli pan, że jest realna szansa, że pan się do Brukseli wybierze?
Gdyby się tak zdarzyło, to oczywiście będę wierny ideałom wiosny, ale przede wszystkim chciałbym wnieść no, taki postulat, że nie wystarczy mówić tak jak pan Juncker, po co mamy napełniać kieszenie eurosceptykom. Trzeba wprowadzić mechanizmy promocji samej Unii jako integracji, jako w przyszłości federacji. O to prosił w 50 roku Robert Schuman, żebyśmy się federowali, a nie żeby to była Europa ojczyzn. I to jest ten moment tych wyborów. Jeżeli ty teraz pójdziecie do wyborów, a idźcie do wyborów, musicie wiedzieć, że wybieracie pomiędzy tym, czy się będzie integrowała Unia, czy się rozwali i będą rywalizujące ze sobą państwa. A jest takie zagrożenie poważne, panie Olgierdzie, że to wszystko pójdzie i się rozpadnie? Znaczy, gdyby liczyć same głosy eurosceptyków w Europarlamencie, to może aż tak nie jest, ale dlatego, że Polska wyłamuje się z solidarności europejskiej, warto to sobie stawiać przed oczy i mnie to bardzo zbulwersowało, zmotywowało do założenia takiej fundacji z własnych pieniążków. Więc, no właśnie, bo fundator to brzmi bardzo dumnie. Tak, to było 15 tysięcy złotych za zgoną małżonki. I pomagają mi profesorowie Roman Kuźniar, Jerzy Stępień, Roman Wieruszewski od Praw Człowieka w Poznaniu, czy profesor Wilkins od Rolnictwa i Integracji Europejskiej, profesor Wyżykowski od spraw tłumaczenia, czym jest demokracja na przykład większościowa, to znaczy, mała. Nic mi nie podskoczycie, bo jesteście w mniejszości. No. Pan powinien to tłumaczyć wszystkim. Za radą profesorów proszę pokazać, na czym polega większość. Tak polega większość w Sejmie. Tak. I można sobie na bani chodzić tak wśród komisji na przykład sprawiedliwości i mówić, i tak mi nic nie podskoczycie. 30 sekund macie na odpowiedź, nie macie odpowiedzi, dawaj następne. Dobra, a panie Olgierdzie, pan siedzi przed tym telewizorem. I pan patrzy na to, co się dzieje na ekranie telewizora. I pan jest jeszcze aktorem, czy już politykiem? Czy mogą w ogóle się te dwa fachy jakoś przeniknąć? Bo wydaje mi się, że wszyscy jesteśmy obywatelami. Panie kolego, pan jest obywatelem. Jestem obywatelem. I każdy z nas jest obywatelem. I na dodatek mamy podwójne obywatelstwo, bo mamy i europejskie, i nasze narodowe. Wobec tego jako patrioci jesteśmy odpowiedzialni za Unię Europejską i to my wrzucamy karteczkę, czy my w niej będziemy, czy nie. I ta część polityki jest nasza i w tym sensie jesteśmy politykami, każdy z nas. Ale czy pana doświadczenie zawodowe, bo aktor to jest piękny zawód, kojarzy mi się z wrażliwością, kojarzy mi się też z byciem kimś, kim się nie jest. Czy panu przyda się to w tej polityce, w którą pan już jedną nogą na pewno jest? Ja byłem 10 lat prezesem Związku Artystów Scen Polskich. Wiem. Wobec tego kiedyś przyszło mi walczyć z dyrektywą unijną dotyczącą owatowania polskiej kultury. To było w 2004 roku. Przyszło mi wzniecać dyskusję na temat rezolucji Europarlamentu dotyczącej statusu artysty. Przyszło mi teraz zajmować się także dyrektywą europejską dotyczącą organizacji zbiorowego zarządzania. Chodzi o tantiemy artystów. Więc jestem jak najbardziej sobą w tej sprawie i to nie jest żadna rola. Ja chcę, bo kocham moje wnuki, żeby one nie powiedziały: dziadek, co ty robiłeś wtedy, kiedy Polska zamieniała się na nacjonalistyczno-katolicką i na samotną wyspę. Czy coś kiwnąłeś chociaż palcem? Dziadek. No to dziadek powiem ci, dziadek robił co mógł, kochany mój. I dlatego to jest moja motywacja, bo ich kocham. A co jest, bo mówimy tak sceptycznie bardzo o naszym kraju ostatnio, przede wszystkim o tym, co się dzieje w polityce. A czy jest coś dobrego? Co się dzieje teraz? Jest bardzo dobre to, że się budzą organizacje obywatelskie. Ja odbyłem 66 spotkań w całej Polsce, a to z obywatelami Szamotu, a to Demokratyczny Złotów, a to Rebelianty Podkarpackie, a to Zgorzeleckie Kobiety, Wolne Miasto Giżycko i tak można by wymieniać. Obudzili się obywatele i my musimy, przeskakując jakby rząd naszych przedstawicieli, dać znać Europie, że my obywatele
Nie zgadzamy się z taką polityką rządu, jaką on prowadzi wobec Unii Europejskiej i dlatego był na przykład nasz list do prezydenta Macrona. Właśnie. Pana fundacja napisała list do prezydenta... Nie tylko, to jest porozumienie wielu organizacji. Ale adresowane jest konkretnie do prezydenta Francji. Co tam jest napisane? Co wasze fundacje tam zawarły w tym Przesłanie liście? Jest najważniejsze, że wspieramy go w tym, że jest decydujący moment, w którym trzeba postawić ten postulat. Kontynuujemy integrację, czy nie kontynuujemy? Że trzeba, my chcemy tej integracji i dlatego go wspieramy, jakkolwiek on by tam mówił, nawet mówi o, może by traktatów nie traktować jako tabu. Ja bym się, mówiąc szczerze, tego bał, jak się do tego dobiorą populiści, czy inni będą ruszać te traktaty. Można coś tam ewentualnie do nich, bo ja wiem, dodawać dla człowieka, dla jakichś tych, żeby były wyraziste te polityki Unii Europejskiej. Myślę szczególnie o traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Ale Macron według was jest najważniejszym teraz politykiem w Europie? Macron stawia najwyraźniej, najradykalniej, podobnie właściwie jak Biedroń, te sprawy. Kochani, to do nas należy, do naszego czasu, do naszej epoki, czy ta Unia przetrwa, czy nie przetrwa. Nie możemy jej rozszarpać na jakieś tam egoizmy. A myśli pan, że Brexit, to co się wydarzyło teraz w Wielkiej Brytanii, że to już stało się faktem, to może dać ludziom, wyborcom, do myślenia przy urnie, przede wszystkim przed wyborami? Myślę, że nam wszystkim dało do myślenia, że nie bardzo to się jednak to może się wydarzyć. Może się wydarzyć, jeżeli się nie będziemy edukować, a po to jest ta moja fundacja, żebyśmy się edukowali, co to Unia ta jest w ogóle, no bo wielu Brytyjczyków w ogóle nie wiedziało, głosowało, nie wiedzieli, co jest, na czym ona polega, jakie są traktaty. I no, chodzi mi o to, żeby wreszcie powstała instytucja, być może program, który byłby dla mojej fundacji, żebyśmy mogli w szkołach i wszędzie tłumaczyć, co to są traktaty. A ja w niektórych szkołach to mnie nie chcą w ogóle. Nie chcą, bo pana? Mówią, tak, bo mówią, panie, pan będzie mówił o Unii. Nie, nie, o Unii nie wolno, bo to polityka. A o Polsce wolno, mówię? No o Polsce wolno, ale Polska jest w Unii. No więc niestety tak im się to myli, tak jak panu prezydentowi, bo pan prezydentowi się pomyliło, mówiąc, że Unia jest gdzieś tam. Powiedział to w Kamiennej Górze. Tak, że Unia jest gdzieś daleko, a Unia jest tu, pod jego stopami i za jego plecami. I że był budynek z funduszy europejskich remontowany. Popularność się panu przydaje przy promowaniu wiosny? Znaczy, najbardziej jestem popularny w moim pokoleniu, a to pokolenie dziadków, więc mówię, drogie babcie, drodzy dziadkowie, nie myślcie, że macie wolno. No ale jak? Myśmy zapamiętali, jak było, tak? Gorzej już jest z tym pokoleniem najmłodszym. Tym, które najwięcej hejtów opublikował w internecie przeciwko Unii. To jest 18 do 24 lat. Oni niektórzy już nawet nie wiedzą, że był taki film Seks Misja. I że my byłem prekursorem in vitro. To prawda. Partenogeneza. Tak. Tam się trochę działo. Panie Olgierdzie, wspaniały film. Ja się zastanawiałem, co by było, gdybym ja jechał w windzie z tą panią, ale właśnie, bo ja wiem, znam pana z ekranu, znam pana działalność. Dzieciaki, tutaj mówię 18-24, nie mają pojęcia. Nawet moje pokolenie, troszeczkę od pana młodsze, jest już postrzegane jako ludzie z absolutnie innej bajki. Oni się inaczej komunikują, inaczej spędzają czas, inne rzeczy są dla nich ważne. Jak wiosna, w tym pan i pan Robert, jak wy zamierzacie do nich akurat trafić? No więc ja zostałem powołany do wiosny, żeby zaprzeczyć temu lapsusowi pana Roberta, że dziadki leśne już nikogo nie interesują. Dziadek ma wielką rolę w opowiadaniu wnukowi narracji wynikającej z jego doświadczenia. I myślę, że tutaj mógłbym jakąś odegrać rolę, ale nie tylko ja. Jest pani Labuda, jest Zbigniew Bujak, czyli no, nie gaśmy nadziei, nie gaśmy entuzjazmu młodych, tych, którzy są idealistami, którzy stworzyli program dla Biedronia. Ale też musimy obudzić zainteresowanie. Oni nie chcą się... Mówi, nie, nie, jestem daleko. Ja teraz byłem w liceum Cervantesa w Warszawie. Przyszło zaledwie tam garstka tych uczniów.
I kiedy przeszliśmy już na jakieś konkrety, zaczęli powoli wychodzić. Mnie się udało jako aktor trochę żonglować różnymi tematami. Pytam, a czy wy tutaj uczycie się hiszpańskiego w tej szkole? Czy macie klub europejski? Nie, nie mamy. To ja mówię, jak to? W Radomsku jest klub europejski, a u was nie? W Warszawie? Więc i w Warszawie, i w Sulejówku na przykład jest dużo eurosceptyzmu i dystansu. Ale zdaje pan sobie sprawę, że to jest nie tylko wina, że to jest wina całej klasy politycznej, że te dzieciaki nie mają nic interesującego, w sensie nic podanego w sposób ciekawy przez polityków. I to jest wina polityków, że te dzieciaki nie chcą, że im się polityka kojarzy źle. No, ale muszą być przede wszystkim przez swoich nauczycieli. Centrum Wychowania Obywatelskiego na Nowakowskiego nie przewiduje wychowania obywatelskiego dla Unii. Ale tak samo europosłowie. Każdy, kto był w europarlamencie, niezależnie z jakiej frakcji, powinien szerzyć wiarę w zintegrowaną Europę, w taką, w której tam był, walczył i tak dalej. A tego nie robi, więc moje pokolenie tutaj zawaliło. No zawaliliście, powiem wam, na całej linii. Naprawdę. To tak, ale dzieciaki... ja grałem w filmach, teatrach, dopiero w Belwederze się obudziłem, że Unii trzeba Eureka. Bronić. Eureka. Panie Olgierdzie, wracając do tego aktorstwa. Dostaje się pan do tego, nie dostaje się pan do tego Parlamentu Europejskiego. Czy będzie pan startował w wyborach do Parlamentu Polskiego? Tych, które będą chwilę po? Na razie o tym nie myślę. Ja naprawdę myślę serio, muszę zdobyć jakieś warunki dla takiej fundacji. Na razie nie mam tych warunków, jest nas dwóch, tych, którzy naprawdę tą robotę ciągną. Witold Moszyński, mój zięć, którym razem ciągnęli, ale jest oczywiście wspaniała rada. Wydaliśmy książkę, jestem obywatelem Unii Europejskiej. Taki tytuł. Tak. Jest też taka, warto ją przeczytać, kochana młodzież, żebym tak powiedział dostojnie, o Jastrzębowskim. To był taki facet w XIX wieku, który wymyślił konstytucję dla Europy, która spełniła się w 7 obszarach dzisiaj w Unii Europejskiej. Byliśmy pierwszymi, którzy w ogóle wymyślili Unię Europejską. Czyli jest, tak jak zwykle jesteśmy wizjonerami. My, Polacy. Tak jest. I to był rówieśnik Adama Mickiewicza i nie szlochał jak Adam Mickiewicz na tę Europę. Działał. Mimo, że był na krwawym polu Olszynki Grochowskiej. 20 tysięcy trupów w ciągu jednej doby. Warto go przeczytać. Panie Olgierdzie, a pan aktorem czynnym jest? Pan będzie w stanie pogodzić to wszystko? No bo jednak to byłaby wielka strata dla naszej polskiej kultury, gdyby nagle reżyserowie castingu nie mogliby brać pod uwagę Olgierda Łukaszewicza. Ja niedawno dostałem nagrodę za Jak pies z kotem. Fajna rola, takiej po prostu nigdy w życiu nie grałem. Zachęcam do obejrzenia tego bardzo wzruszającego i fajnego filmu, ale potem się jakoś nie posypały te propozycje, więc... No może teraz, może przez cały rok naprawdę poświęciłem się tym jazdom po Polsce i zobaczyłem, ilu fantastycznych ludzi mamy w całym kraju, daleko od Warszawy, którzy są zaniepokojeni tym, co się dzieje w Polsce, ale mają w sobie optymizm. No dobrze, a w takim razie dostaje pan propozycję. Mówią, panie Olgierdzie, mamy tutaj propozycję, jest to polityk. I jakiego polityka pan chciałby zagrać ze względu na jego charyzmę? Nie ze względu na jego poglądy, możecie się różnić, ale pan jako aktor ma się wcielić w polityka, w jakiego by pan chciał? Olgierd Łukaszewicz jako Donald Trump na przykład? Przede wszystkim można zagrać dwie role, tak jak to zrobił Sztur w swoich historiach miłosnych, że zagrał czy bodaj cztery czy nie, wcielał się. Ale nie, najbardziej chciałbym krzewić jednak taką postawę pozytywną do świata, że trzeba się budzić, że ten sam nie może się świat tak toczyć, tylko trzeba się włączyć. Jak w teatrze powszechnym, jak byłem tam asystentem czy przewodniczącym koła zaspu, to wyrzucałem popiół z popielniczek w bufecie, bo tym artystom, moim wielkim kolegom, nie chciało się. Oni palili, ja nie palę. Mówię, czyli musisz sam, jak nie chcesz, to musisz sam wziąć i powyrzucać ten popiół. Wielu z nas myśli, że ktoś za nas coś zrobi. Czyli pan będzie wyrzucał ten popiół i to pana jest rola, metaforycznie. Ja to robię od lat. Ja to od lat robię i w służbie swojego środowiska.
A teraz no aż się napiłem, że i w sprawie ojczyzny naszej w Unii. No tak, kochani, każdy z nas jest odpowiedzialny za to, czy będzie Unia i jaka ona będzie, pod warunkiem, że wybierzemy taki rząd, który będzie solidarny z Unią. Nie możemy sobie wyobrażać, że Unia nam będzie dawała pieniążki, a my będziemy się jej stawiać. Panie Olgierdzie, ogląda pan rzeczy na YouTubie czasami? Rzadko, ale tak. To ja panu polecam gościa mojego kolejnego, pan Gębura. Robi świetne wywiady na YouTubie. Ma miliony subskrybentów. Jest cudownym człowiekiem. Ja zaraz z nim porozmawiam. Dziękuję, panie Olgierdzie. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Ha, ha, pa, pa, pa. Pozdrawiam. Zmiana. Piękna wiosna. Ach, to pan przemyca mi tę porę roku. Jest lobbowanie na 10 pozycji. Ja wiem, ale 10. Okay. Ostatni. Odwróć tabelę, zobaczysz Olgierdę na...